Cześć, witajcie, jestem Chudy, oto FIFA 18 demo. Ostatnio robiłem live'a testowego, tak sobie, gdzie mówiłem, że z FIFA 18 ruszymy ostro. Było parę osób, nie wiem, z 10 się może doliczyłem, się przewinęło przez tego streamu, bo było to w późnym nocy, więc no nie dziwię się. Miałem wrócić z FIFA 18, miałem po 20 zacząć trochę więcej streamować i coś tam nagrywać, ponieważ się przeprowadzę i będę miał lepszy internet i w ogóle, Ale zamuliłem trochę i zapomniałem o demie całkowicie. A demo wyszło dzisiaj, też tak trochę się spóźniłem, jest też druga w nocy. Ja to demo teraz pobrałem i tak sobie nagrywam. To jest moje pierwsze w ogóle odpalenie dema. Prosi o dostęp do sieci. No, funkcje rozgrywki, bla bla bla. Właśnie sobie na tym testem live sobie zagrałem meczyk w FIFA 17, pierwszy od dawna. No i ciężko będzie porównać, chociaż tak 17, tak no średnim się w 17 chciało grać. Zobaczymy. Nowe dośrodkowania. Zobaczymy, dobra, to wszystko wyjdzie w praktyce, tak, bo te zmiany chyba każdy zna, to było już wiadomo przed premierą, co oni tutaj wykombinowali, w ogóle te wszystkie opisy. No ikony w fucie, tak, to też chyba będzie do przetestowania w demie, z tego co zdążyłem się dowiedzieć. Na razie nie chcemy kupować, chcemy sobie zagrać w demo. Szybki mecz, jakie mamy dostępne zespoły? Atletico Madryt, Boca Juniors, Chelsea, co to jest? Guadalajara, nie wiem z jakiego kraju jest nawet ten klub, pierwszy widzę, Juventus, LA Galaxy, Bayern, jakieś co to jest jeszcze? Muzyka mi leci, muszę zaraz przyciszyć. Dobra, dobra, nie chcę tego czytać. Skończ! Czemu mi wyzięło wstać? Szybki mecz chciałem. O. Toronto, Real Madrid, PSG, Manchester, dwa Manchestery i to. Wissel Kop. Też nie wiem co to jest. Coś jeszcze chyba tego było? No nie, Toronto, no to więcej znamy. Więc tak. Dobra piosenka nawet, ale może być dobra ścieżka dźwiękowa w FIFA. Ale tego słuchać nie będziemy. Mamy, no widz, już nie no, przejdźmy już na zawodowca. Jako, że dawno nie grałem. Chcemy tu zagrać ręką, sobie włączymy. Napisy. A, w Tradysław, okej. Okay. Komentarz sobie wyłączymy, nie chcemy go słuchać. Odgłosy zrobimy na 4, damy sobie wszystko. Głośność muzyki wyłączymy całkowicie na 0. Okej. Okay. To tyle z ustawień. Nie chcę wychodzić z gry. Możemy przedostawać drogę do sławy. Co my jeszcze możemy przedostawać? Nowe funkcje, to jest ten opis cały, nie? Czy my możemy tylko szybki mecz zagrać? To zagraje powrót Huntera, no nie wiem. Zobaczymy, myślałem, że coś będzie z futa do przedostawania. Working on that thing? Big deadline tomorrow. You get some of this down, yeah. You'll have finished in no time. Michael. Have I got news for you, sunshine? Jim, Catherine. Michael, you're just in time for breakfast. Grab yourself a coffee. Oh, don't mind if I do. Well, what's going on? Pre-season could have been better, eh? Well, it seems that some people think that a change of scene could bring out the best in you. So, what? Well, I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, and I just got off the blow with a gent representing, wait for it, none other than Los Blancos. Shut up. Real Madrid? The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. This is as big as it gets, Alex. Bigger stars, bigger games, bigger contracts. You're not having me on. Like, you know, these were my childhood idols growing up.
Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on! Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. But you're only 18, Alex. You know, it's a dream move, I understand that. But the pressure, you think about it, you're gonna be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. There's gonna be lots of other chances in your career. Right now, this is a risky move. And your fans, they're not gonna forget. Not for something like this. I know, Granddad. But this could be my one shot. Look what happened to Dad. Oi. Do not think like that. You are not Harold. Look, I know it's a lot to take in, but we got to move fast, otherwise they might consider moving elsewhere. Well, if it's got Michael's approval and it's what you really want, then... What does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mum. Now how can I say no? Okay, deal's gonna take a few days to iron out, but in the meantime, I need you to find an extra gear for the first few games of the season, yeah? Could whack a gnaw on the transfer fee. Real Madrid! You want to grab yourself a beer, lad? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Okej, mamy kontynuację historii Huntera, szczerze mówiąc nie wiem jak ona się skończyła, muszę ją sobie dokończyć przed premierą 18. Miałem taki zamiar, że dokończyłem na live'ie tak w sierpniu jakoś, ale nie wyszło. Więc gramy całym zespołem, dlaczego? Bo chcę sobie sprawdzić jak działa ta FIFA po prostu, nie chcę mi się grać samym Hunterem, chociaż nie. Zagram samym Hunterem, chociaż nie, kurde, ciężka decyzja powiem wam. Zagram sam Hunterem, zobaczę jak się zachowuje komputer. Dobra, wczytywanie, Hunter wchodzi na ławce w Chelsea. Okej. Okay. Trzeci mecz sezonu to jest dopiero. Idziemy dalej. Right, Hunter, it's time. Here's your chance to win them back, lad. Nie odejdę w ten sposób. No. I'm not leaving like this. That's the spirit, lad. Sporą ocenę mamy do uzyskania. Mamy średnio samą brand. Kim w ogóle gramy? Będzie zwrócił uwagę wcześniej. Gramy z Manchesterem United i Hunter nie dopada do piłki. Mogę sobie w ogóle sprawdzić mój overall, ile ja mam w ogóle tego? Nie. A, okej. Okay. Nieważne. Dowiem się może później, albo i się nie dowiem. Ludzie, my przegrywamy 3-0. Bez jaj. Hunter. Hunter biegnie. Gdzie jest ktoś, komu mogę podać? Hazard. Hazard, masz. Hunter. Hunter, nie wiem na jakim poziomie trudności, czy mi się włączyło tak jak powinno być. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj, Fabregas, nie strzelaj. Faul, rzut karny. Tak jest. O to chodziło. Tak? Nie, spalony był. Kurde. No prawie.
Nie, chyba nie będę nic wycinał z tego meczu. Po prostu zagramy całość, będziecie oglądać jak kaleczę to wszystko. Na jakiej pozycji jestem? Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia. Podanie za mocne. Mogę sobie sprawdzić, na jakiej pozycji gram? Gdzie mam się trzymać? Też nie mogę. Okej. Okay. Już widzę, czas powoli leci, no to dobra. Moje pierwsze odczucia z gry? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, nie widzę jakichś specjalnych różnic. Może jakbym zagrał całą drużyną, to coś bym zauważył. Też nie pamiętam dokładnie, jak ta 17 działa. Ale po ostatnim meczu w niej jakichś wielkich różnic ja tu nie czuję. Ale zobaczymy. Zmiana barw, mówią pewnie o mnie komentatorzy. Dobra, kariera Alexa może być ciekawa. Tego się dowiemy po premierze, jak zagramy, dostaniemy całą, trochę zjebałem. Ale dobra. No czas leci powoli, tak jak mówiłem, więc raczej tutaj powycinam jakieś ciekawsze akcje, o ile takie będą. Hunter przy piłce podał i strzał. I był spalony. Niestety. W sumie przypadkiem się to podanie kliknęło, no ale cóż. Mamy rzut rożny. Będzie szansa może jakaś. Zobaczymy dośrodkowanie De Gea, powinien to złapać. Chociaż nie, piąstkuje, piąstkuje. Czy Hunter dobiegnie do piłki? Mają. Mają, ale czy opanuje? Hunter nadal się utrzymuje przy piłce. Podaje do środka. Nie wiem do kogo. Jest podanie na skrzydło. Dośrodkowanie i prosto w ręce Dawida De Gea. Nie wiem, raczej nie mamy szans na wygraną. Zobaczymy, co się stanie, jeśli przegramy. A Hunter, Hunter! Hunter, strzał z lewej nogi! To siedzi, to jest bramka, Alex! Hunter! Ocena na 8-8 od razu nam wzrosła. O, słychać Huntera. Cieszę się. To była zaplanowana cutscenka, jakby po strzeleniu bramki przez nas. My club. Tak jest. Ciekawe, czy będziemy mieli decyzję do podjęcia, czy zostać w Chelsea, czy odejść. Zresztą może w demie się dowiemy, w demie się może skończyć po jednym meczu i nic więcej nie zobaczymy. To jest wielce prawdopodobne. 80 minuta, chyba gramy na napastniku, tak się dowiedziałem. Znaczy domyśliłem się potem, że nam każą się trzymać z przodu. W sumie dobra pozycja, okej. Hunter, 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 ej, dobra, ale utrzymał. Ocenę 8-5 trzymamy, musimy ją mieć. Musimy zaimponować trenerowi. Jeszcze jedna bramka się przydała najlepiej do tego. Dośrodkowanie, De Gea łapie. No końcówka już. No to no nic więcej powiedzieć o grze nie mogę. Czy gra się lepiej, czy gorzej, ciężko mi powiedzieć. Ja też przez to, co mówiłem, że mało grałem w 17 ostatnio. No i gigantycznych różnic nie ma. Zagramy całym zespołem, może coś więcej się okaże. Jakieś nowe taktyki i tak dalej. Podanie, nie ma podania do Huntera jeszcze. Hunter nadal biegnie do przodu, ale Eden Hazard stracił piłkę. 88 minuta. Akcja Manchesteru, dośrodkowanie, no raczej nic z tego nie będzie. Piłka do Huntera, Hunter, musimy wypracować sobie ocenę, wszystko albo nic, no i ocenę tracimy, nie, nie tracimy, podanie Huntera, dobrze ruszamy, podaj, do, podaj, 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 podaj. No nie, no nie, no nie. To nie tak miało być, 5 minut zresztą doliczyli, ale i tak nie mamy szans na zwycięstwo. Mogliśmy zostawić tego nowicjusza, wtedy bym wygrał pewnie. Wtedy bym sam wszystkich ominął. Alex Hunter. Co ty Hunter potrafisz? Tu jak ruletkę zrobiłeś, widzę. Nie wiem ile ma gwiazdek w tym momencie. Dobra. Hunter, do przodu. Idziemy z tą akcją. Panowie, ruszamy! Nie, 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 zła prośba. Faul, nie? Niestety jednak nie. Zaraz będzie koniec. Tak, kończymy ze sobą 8-0. Nie jest to szczyt marzeń. Ale tak średnio wyszło. No zobaczymy. Jose Mourinho pokonał swój były klub. Trudno. Przewińmy to, bo nie mogę przewinąć. Nie zaimponowałem, strzeliłem bramkę, nie dałem zwycięstwa, tak wiem. Wiem, wiem, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Dobra, ale co dalej nas czeka? Ciekaw jestem tego. O. Dlaczego? Bo tu widać overole. Aha, ja mam 72. Okej, ale to większość plusów, imponujący przegląd pola, bycie napastnikiem, to no ważne dla treści piłki, wyśmienity gol, dobrze widzieć, no dobrze. Co teraz nas czeka? There he is, Michael Taylor, super agent. What do I sign? You gotta come with me now. What? Wait, now! Dowiemy się, co się dzieje, czy nas się skończy demo? Come on, move it! 15 godzin do końca okna. Będzie dobry transfer? Agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Ooh. You saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chancers. No. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs. No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career. Are you sure this is a risky move? Not about this tour of the US. What does your heart tell you? No i na tym się chyba nasza przygoda z Hunterem w demie kończy, dokładnie. Ale możemy sobie zagrać jeszcze meczek. Nie wiem, jak długi będzie ten odcinek, ale mało zobaczyliśmy w karierze Huntera, więc no nie, najwyżej podzielę na dwa. Zagramy sobie mecz. I tak, podzielę ten odcinek na dwa, ponieważ wyszło zdecydowanie za długo, także w tym to by było na tyle. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku, gdzie zagramy sobie szybki mecz i mam nadzieję, że odczujemy coś więcej ze zmian. Także pozdrawiam, cześć.